No to lecimy, nie? Nocną zmianę czas zacząć. Załadunek w DSV, ale poszedł zacnie. I lecimy na Irlandię. Ale to sprytny system sobie zrobili w DSV. Więc tak, plan na dziś. Byłby mistrzowski, jeśli dojechałbym do Belgii. A co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Byleby wydostać się na razie z tych Czech. Niemcy powinny w nocy pójść. W miarę wydaje mi się dobrze. Ale nie uprzedzajmy faktów. Niemcy potrafią zaskoczyć o każdej porze dnia i nocy. Wyjeżdżam z tego Pawlowa. Wrócę się do Pragi, kawałeczek i co? No i później na Pilsno, Rozbadów. I tak dalej. Będę jechał szóstką, aż do Heilbronu. Nie wiem, zobaczymy, nie wiadomo gdzie lepiej będzie. Ciężko nie mam, będzie coś koło 10 ton. Także można jechać. O, fuck. Którą mamy? W pół do pierwszej w nocy. Nie jest źle, nie jest źle. 830 km mi zostało, nawigacja mi pokazuje. Pięknie! Zobaczymy, czy da radę na dyszkę to ujechać. No jak dobrze będzie szło, to pójdzie. Prom już mam zabukowany na Irlandię na 2:40 w nocy w poniedziałek. System bezpieczeństwa. Ale włączyłem długie. O kurwa, ziomuś tam jest, to mu wypalę coś. No i tak to będzie ta nocna zmiana wyglądać. Jakoś przynajmniej się przespałem, bo pogoda się polepszyła. No i co, tutaj kawałeczek lądówki jeszcze. Przez strefę przemysłową.
potem but już, but autostradą non stop. Zobaczymy. Kurde, ale ja gadam bzdury w nocy. Po prostu nie mogę. No ale muszę przyznać, że w DSV ale elegancko szybko załadowali. Podjechałem pod rampę, minęła godzina i już wyjechałem. Jak nie u nich. Widzę na strefie, mnie rok nie było. Ale co chwilę jakieś badziewie się dobudowuje. W cholerę tych magazynów tutaj jest. O, ziomek Volvem, który wyjeżdżał przede mną. Ciekawie dokąd jedzie. Czy coś tam miał ładowane. Będą mnie czekały same nocki właściwie. Aż do poniedziałku rano. Praga. Na rondzie w lewo. A ziomuś jedzie gdzie? Też na Pragę. Miejmy nadzieję, że ruchu nie będzie o tej porze i można sobie śmigać spokojnie do celu. Zestaw nocny już przygotowany, bo pewnie jakiś kryzys będzie. Bo nie wierzę, że nie. Byłoby za dobrze. I 9 minut i wyjazd na autobanę. Zrobione. Dobra, kończę to pierdolenie. Pewnie nic ciekawego nie będzie.